Cześć, witajcie, witamy Was w kolejnym odcinku z Kamerą Wśród Wilków. Dzisiaj po raz kolejny goszczę w szatni King Wilków Morskich Szczecin, a moim gościem jest Witalii Kowalenko. Cześć, Witalii. Siema. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zębów nie dasz rady nam spiłować. Witek, pierwsze pytanie. Pewnie, tak jak wielu zawodników, oglądasz nasz cykl, więc wiesz, jak to mniej więcej wygląda. Pierwsze pytanie oczywiście musi być na temat poprzedniego spotkania ze Śląskiem Wrocław. Jakbyś mógł w kilku słowach podsumować ten mecz, to byłoby bardzo fajnie. No, po pierwsze zaczęło się to od zmiany trenera, prawda, i wprowadzenia dużo zmian taktycznych, przygotowawczych. No, dostaliśmy bardzo dużo informacji i w trakcie meczu, jak było widać, czasami czuliśmy się trochę zagubieni na parkiecie, zastanawialiśmy się, co tu powinniśmy zrobić, co nie było automatyzmu i myślę, że walczyliśmy naprawdę nieźle do trzeciej kwarty, no w czwartej zabrakło nam już po prostu sił moim zdaniem, no i przegraliśmy. Okay. Wspomniałeś o zmianie trenera i faktycznie tak było. Trener Kozierowicz podał się do dymisji. Jak tobie pracowało się z tym trenerem przez ten czas, który tutaj w klubie był? Bardzo dobrze mi się z trenerem Kozierowiczem współpracowało, darzę go ogromną sympatią i szacunkiem i samych superlatywach mógłbym się opowiadać o nim. Dobrze, na moment zostawmy tę taką koszykówkę ligową. Korzystając z tego, że jesteśmy w szatni, widzowie tego nie widzą, ale tutaj stoi głośnik, z którego chłopacy często korzystają i chodzą plotki takie tutaj po tej szatni, po arenie Szczecin, po Azoty Arena, że Witalii jest tutaj klubowym DJ-em, to prawda? Jeżeli tak, to co najczęściej leci w tej szatni? No często puszczą tą muzykę, różnie, od nastroju, jak jest, nie wiem, czasem hip-hop, czasem jakiś Karol Pytyś bardzo lubi, jakiś house, techno, nie wiem, Kiko lubi, jakieś poszły konie po betonie, różnie, zależnie od nastroju, nie? To co jest numerem jeden w tej chwili? Bo na pewno macie jakiś swój ulubiony kawałek. You in the army now. Okej, okay, sprawdzimy, możecie sprawdzić, pewnie gdzieś tutaj w adnotacjach pojawi się ten link do tego utworu. I też Witalii, jakby to mogliście zauważyć sami, bo Witek jest, myślę, ja to na którymś z treningów nazwałem po prostu w ten sposób, że Witalii jest social medialną bestią. Zawodnikiem, którego najwięcej w mediach społecznościowych naszej drużyny. I Witek, jakie jest twoje podejście do tych social mediów, bo w ostatnim odcinku, przedostatnim odcinku gościliśmy Huberta Mazura, który powiedział, że jest absolutnym mutantem, nie mutantem, tylko mamutem w tej kwestii, więc powiedz coś na ten temat. No ja zupełnie odwrotnie. Lubię social media, podchodzę do tego zupełnie na luzie. No i dzięki takim Facebookom i Instagramom mam kontakt z różnymi ludźmi z całego świata, ponieważ trochę poznałem ludzi przez tą koszykówkę i naprawdę z różnych części globu. No i w ten sposób też utrzymuję z nimi kontakt i mogę się dzielić tam swoimi, nie wiem, informacjami, nowościami, co tam u mnie, co tam u nich. No, na tym to chyba polega. Sam wspomniałeś, że zwiedziłeś kawałek świata. Myślę, że też niewielu naszych widzów i niewielu naszych kibiców wie o tym, że jest pewne, grałeś też w lidze ukraińskiej, co nie jest, myślę, tajemnicą. I niewielu z naszych widzów pewnie wie, że istnieje pewne podobieństwo między NBA a ligą ukraińską i myślę, że domyślasz się, o co mi teraz chodzi. Jesteś w posiadaniu jednej rzeczy, która łączy te obie ligi i jakby oddaję ci głos w tej chwili. Nie wiem, pewnie mówisz o pierścieniu mistrzowskim. No, to był sezon w Doniecku, który chyba najlepiej wspominał. Trener Sasza Obradowicz doprowadził nas do mistrzostwa. No, co mogę powiedzieć? To był sezon zwycięstw. No, zwycięstwo goniło zwycięstwo. Praktycznie nie przegrywaliśmy z nikim. Plus do tego sukces na Euroarenie, Eurocup. Doszliśmy chyba do top 16. No, najlepszy sezon w życiu, co to będę ukrywał. No i zwieńczony pierścieniem mistrzowskim. W finale wygraliśmy z Azow Maszem Mariupol 4-0. Zakładasz czasami ten pierścień i przypominasz sobie te momenty, czy raczej tylko leży gdzieś na półce i wspominasz w ten sposób? Wiesz co, jak jest okazja, to zakładam, ale zazwyczaj leży na półce i czeka na tą swoją jakąś specjalną okazję. Wspomniałeś też o trenerze Obradowiczu. Myślę, że jakby niewielu zawodników miało okazję współpracować z takim wybitnym fachowcem. Opowiedz kilka słów o trenerze Obradowiczu. To jest zupełny fanatyk koszykówki. On
mogę powiedzieć, że z całą pewnością nie śpi po nocach czasem. Dla niego jak się na przykład skończy mecz, to nie jest koniec. On od razu siada, kartka w samolocie, od razu notuje następny mecz. No, całkowity fanatyzm. Obrona. Przede wszystkim obrona jest u niego najważniejsza. Jeżeli nie bronisz, nie będziesz grał. Systemy, w których on nie pozwala zupełnie na żadną indywidualną grę. Jesteś w określonych, jak on to mówi, I give you the line, you just follow. On ci daje określone schematy i ty musisz przez nie przechodzić i tylko to, co on mówi, grać. Nie możesz tam sobie zagrać na jeden czy coś, tak w ostatnich sekundach to owszem, ale nie ma wyłamywania się, że tak powiem. No i co? Obrona, przede wszystkim obrona. Tak jak Witkowi mówiłem przed rozpoczęciem nagrania, że zmusiłem go do tej rozmowy poniekąd dlatego, że zauważyłem wasze wpisy na naszym Facebooku i można z nich wywnioskować, że Witek jest jednym z waszych ulubionych zawodników. I teraz pytanie, wiem Witek, że sportowcy często nie lubią mówić o swoich mocnych stronach, ale zapytam cię, jak myślisz, dlaczego tak się stało, że to właśnie ty porwałeś serca kibiców? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może jesteś w tym Flying Vitali? Flying Vitali, widziałem ten wpis, dziękuję. No, kiedyś byłem Flying bardziej, teraz trochę mniej. Ale jeżeli chcecie zobaczyć Flying Vitali, to wpiszcie sobie w YouTubie, tam chyba coś można znaleźć. Jak spod nogą wsady, jakieś młynki, takie różne. To może jak, korzystając z okazji, to obiecamy tutaj naszym kibicom, że jak będzie gdzieś wolniejszy termin, może gdzieś hala, to nakręcimy taką Flying Vitali wersję 2014-2015. Co ty na to? Spoko, nie mam problemu. Dobra. Przed nami spotkanie Vitali z AZS-em Koszalin. Już mierzyliśmy się z tą drużyną na początku sezonu. Wtedy gdzieś tam 7 punktami, jeżeli dobrze pamiętam, przegraliśmy, może 8. Nie pamiętam dokładnie. No, przed tobą też bardzo trudne zadanie, bo wiemy, jakich podkoszowych zawodników ma AZS Koszalin. No, to będzie bardzo trudny mecz. Tak, przede wszystkim gramy na wyjeździe. Nasza pozycja jest kompletnie inna od ich. Jesteśmy na dole tabeli, oni są w czubie. No i co tu dużo mówić, wyjazdowy mecz z drużyną z czołówki tabeli, no na pewno nie będzie łatwo. No, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wygrać to spotkanie, bo nie można jechać tam i myśleć o porażce. Jedziemy tam powalczyć o zwycięstwo. Tutaj w Szczecinie, w tej rundzie rewanżowej zagramy o wiele więcej spotkań niż w tej pierwszej rundzie. Tak się dziwnie terminarz ułożył i tak tutaj różne sytuacje losowe na to wpłynęły. Z 10 spotkań przed własną publicznością zostaje nam 9. Myślisz, że uda się zrobić z tej Azoty Arena taką twierdzę, że tutaj nie będziemy przegrywać, bo na razie jakby pod górkę troszeczkę w tej kwestii. Szczerze chciałbym, żeby tak było. No, liczę na naszych fanów, których mam naprawdę wielki podziw, że nas wspierają pomimo tych przegranych meczy i liczę, że nadal będą przechodzić i nas wspierać, ponieważ im więcej ludzi, tam się łatwiej gra, prawda? No i mam nadzieję, że się odwdzięczymy zwycięstwami. W tym przedostatnim odcinku z Kamerą Wśród Wilków zapytałem, czy wywołałem taki temat do tablicy z Hubertem i z Maćkiem na temat tego, że Hubert podobno jest tutaj nieoficjalnym mistrzem w FIFA. Słyszałem, że gdzieś podobno mają się rozegrać jakieś też nieoficjalne mistrzostwa wkrótce. Myślisz, że ta korona może spaść z jego głowy wkrótce? Wiesz co, grałem z nim, jest naprawdę dobry, ale na przykład w NBA to już nie ma szans. Hubert podobno zatrzymał się na NBA 2K8 czy 2K9, więc tutaj jakby tyle. Ja proponuję taką, na koniec tego, żeby już Vitalia tutaj dłużej nie zatrzymywać, taką małą grę. Jako że wy lubicie social media, Vitali lubi social media, to myślę, że jeżeli ja o coś nie zapytałem i macie jakieś pytanie do Witka i zadacie je pod tym odcinkiem na naszym Facebooku, to Vitali postara się na nie odpowiedzieć. Co to na to? Pewnie, nie ma problemu, jak najbardziej. Okay. Zapraszamy na następne spotkanie, które w Azoty Arena się odbędzie. Będzie to spotkanie CSKO Gdynia. Witek, coś masz do dodania? No, damy serce i no, będziemy starali się wygrać na pewno. To tyle z Szatni Wilków Morskich Szczecin, z Kamerą Wśród Wilków, Przemek Sierakowski, Vitali Kowalenko, żegnamy. Cześć. Zębów nie da ślady nam spiłować. Bo się życa wyjął.